nie będziemy spędzać ze sobą tyle czasu, co w szkolnych ławkach. Mamy jednak nadzieję, że w naszej pamięci pozostaną piękne wspomnienia wspólnie spędzonych lat. Klasowe wycieczki, noce w szkole, niekoniecznie przespane, czy nawet strach przed każdą kolejną klasówką z matematyki czy chemii nie uczynił nas zżytą klasę. Także z Wami, drodzy nauczyciele, stworzyliśmy niezwykle silne więzy. Dokładaliście wszelkich starań, by dobrze przygotować nas nie tylko do egzaminów ósmoklasisty, ale także do późniejszego, dorosłego, odpowiedzialnego życia. My natomiast dawaliśmy Wam swój młodzieńczy zapał i entuzjazm oraz obdarzaliśmy Was ogromnym zaufaniem. Mamy nadzieję, że tak jak my, będziecie wspominać nas z uśmiechem i nostalgią. Jesteśmy pewni, że oprócz dat, wzorów czy reguł, zapamiętamy również życiowe rady, jakie dawaliście nam i będziemy umieli z nich korzystać. Nauczyliście nas wiary w lepsze jutro. Wiary, którą w swoim utworze idealnie opisuje poeta z Czarnolasu. Nie porzucaj nadzieję, jak to siekolwiek dzieje, bo nie już słońce ostatnie zachodzi, a po złej chwili piękny dzień przychodzi. Nigdy nie stracimy więc nadziei ani wiary we własne siły, ani w możliwości drugiego człowieka. Będziemy dzięki Wam pamiętać, że oprócz nabytej wiedzy o wartości człowieka decyduje to, co ma w sercu. Będziemy mieć więc szacunek do każdego napotkanego człowieka, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakich nas nauczyliście. Pójdziemy przez całe życie z takim samym zapałem i entuzjazmem, jaki czujemy w sercach dziś, kiedy odbieramy świadectwo ósmoklasisty. Będziemy podsycać naszą młodzieńczą świeżość i ciekawość świata, którą tak łatwo zatracić w codziennym życiu. Nie zrezygnujemy z marzeń i planów i pamiętając, że każdy z nas ma ważną rolę do spełnienia. Nie cofniemy się, ale i nie zapomnimy o tych, którzy nas ukształtowali, bo bez Was nie mielibyśmy takiego udanego startu. Szczerze pragniemy, aby w tej szkole panowała atmosfera serdeczności i życzliwości, bo szkołę tworzymy my. Nie byłoby tej wspaniałej, rodzinnej atmosfery, gdyby nie było wspaniałych nas. Od dyrekcji szkoły zaczynając, poprzez nauczycieli, z którymi zawsze udawało się dojść do porozumienia, którzy cierpliwie znosili nasze gadulstwo na zajęcia, przez pracowników administracji, panie w bibliotece, panie woźne, a skończywszy na nas, uczniach. Nie tylko zdobyliśmy wiedzę potrzebną nam do dalszego kształcenia się, ale nauczyliśmy się również serdeczności, życzliwości i zrozumienia. Za to wszystko każdemu należą się ogromne podziękowania. Dzisiaj, mając świadomość, że być może stoimy w tym miejscu po raz ostatni, w imieniu wszystkich uczniów klasy ósmej, zwracając się do wszystkich tu zgromadzonych, powtórzę zażegnającą się z ojczyzną po kolejnej pielgrzymce Jana Pawła II. No cóż powiedzieć, żal odchodzić. Dziękujemy Wam za te cudowne, niezapomniane lata.